Witam serdecznie. Z tej strony Mateusz Łukomski. To kolejny odcinek z cyklu Historii po godzinach. Dzisiaj naszym gościem jest doktor habilitowany Rafał Łatka, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Witam serdecznie. Witam serdecznie, panie redaktorze, witam państwa. Dzisiaj będziemy rozmawiać o roli Kościoła katolickiego w okresie komunistycznym, o tym, jak Kościół katolicki radził sobie z władzą komunistów w tym okresie oraz o tym, jak przeszedł przez cały ten okres i jak wszedł już w czas wolnej Polski po przemianach ustrojowych. Na początku chciałbym zapytać pana profesora o to, jakie było stanowisko Kościoła i też jego podejście na początku całego tego okresu, już po zakończeniu II wojny światowej, w tym okresie, kiedy władza komunistyczna dopiero się formowała, kiedy zachowywała taką przynajmniej częściową, bym powiedział, jeszcze nie aż tak jawną, ostrą, otwartą wrogość, dlatego że potrzebowała w pewnym momencie na początku takiego spokoju społecznego, więc nawet pamiętam i widziałem kiedyś taki obrazek czy zdjęcie, kiedy Bolesław Bierut niósł w trakcie Bożego Ciała, tutaj uczestniczył w procesji. To było dla mnie trochę takim symbolem tego, że na początku władza komunistyczna jeszcze nie aż tak mocno wprost walczyła z Kościołem i jak Kościół się odnajdywał na początku tego okresu. Zgadza się. Trzeba rozpocząć od tego, że Kościół katolicki wszedł w okres powojenny z bardzo dużymi stratami. Stratami dotyczącymi i osób, i środków materialnych. Szczególnie chodziło tu o wiele zniszczonych świątyń. I Kościół w pierwszych latach powojennych był zajęty odbudową wewnętrzną, no i odbudową tych budynków, które zostały zniszczone czy poważnie uszkodzone. I te pierwsze lata to z obu stron, można powiedzieć, taki okres wzajemnego mijania się, dlatego że zarówno komuniści nie prowadzili ostrej antykościelnej polityki, dlatego że pierwszymi celami dla nich było zniszczenie podziemia niepodległościowego i ustabilizowanie swojej władzy, więc dopiero po dokonaniu realizacji tych celów miano przystąpić do zwalczania Kościoła, a z kolei Kościół był właśnie zajęty odbudowywaniem struktur, budową na nowo struktur diecezjalnych, powrotem do funkcjonowania organów kurialnych, organów diecezjalnych, by seminaria na nowo zaczęły kształcić młodych ludzi chcących być kapłanami. I na tym Kościół się koncentrował, unikał jednoznacznych, ostrych wypowiedzi antykomunistycznych, które miały przyjść dopiero później w tym okresie, kiedy ta antykościelna ofensywa rusza. Ona rusza na przełomie 1947 i 1948 roku. Właśnie. I Kościół, rozpoczyna się ten konflikt pomiędzy Kościołem i władzą. Przez pierwsze lata ma to charakter bardzo drastyczny, to znaczy te czasy takie stalinowskie i jeszcze krótko po śmierci Stalina mamy do czynienia już z taką bardzo systemową, agresywnym atakiem państwa na Kościół. I następnie następuje to przejście do epoki Władysława Gomułki. I oczywiście to się wiąże też z prymasem, kardynałem Stefanem Wyszyńskim. I mamy tutaj sytuację, że tutaj też władza w początkowym okresie stara się znaleźć jakiś modus vivendi z Kościołem, ale koniec końców znowu następuje tutaj wprost atak w tym sensie, że tutaj nie ma możliwości porozumienia. Jak to wyglądało w tak bardziej dokładnej wersji? Porządkując nieco to, co pan redaktor powiedział, to ten przełom, o którym mówiłem, to moment, w którym zniszczono podziemie niepodległościowe, to jest właśnie okres, gdy przystąpiono do realizacji takiej zdecydowanej polityki. Z jednej strony ze względu na naciski Moskwy, która realizowała strategię zniszczenia wszystkich kościołów i związków wyznaniowych w Europie Środkowo-Wschodniej, a więc w tych państwach podporządkowanych Związkowi Sowieckiemu. I z tym wiązały się bardzo drastyczne działania, takie jak aresztowanie duchownych, takich jak również tortury osób przesłuchiwanych, kapłanów, szczególnie związanych z podziemiem niepodległościowym. Dwa ważne procesy polityczne, biskupa Czesława Kaczmarka i proces Kurii Krakowskiej. To miało doprowadzić do symbolicznego zniszczenia pozycji Kościoła. I trzeba powiedzieć, że ta strategia
pełnego podporządkowania Kościoła się nie udała. Nie udała się z trzech przynajmniej przyczyn. Najważniejszą z nich była sama siła polskiego Kościoła, który był znacznie mocniejszy w Polsce niż w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Po drugie, zadecydowała o tym też elastyczna strategia episkopatu, który bronił się przed tym atakiem, wycofując się na coraz dalsze pozycje, ale ochraniając tą twardą i to twarde jądro kościelnej doktryny. No i po trzecie, komunistom tu zabrakło czasu. Przyszła odwilż polityczna, o której pan zresztą wspomniał, i ta odwilż polityczna charakteryzowała się tym, co zwykle w przypadku władz komunistycznych w Polsce, jest ustępstwami wobec Kościoła. Zabezpieczając swoją władzę, stabilizując poparcie dla siebie, Władysław Gomułka nie chciał walki z Kościołem w tym określonym momencie. Walka z Kościołem przyszła dopiero wtedy, kiedy wzmocnił się, kiedy tą władzę ustabilizował i mógł przystąpić do ataku na Kościół, bo Gomułka, podobnie jak inni przywódcy komunistyczni, był rzeczywistym marksistą, ideowym marksistą i nie widział miejsca dla Kościoła w sferze publicznej. Stąd mieliśmy okres takiej rywalizacji o duszę Polaków. Z jednej strony mieliśmy program Wielkiej Nowenny i obchodów milenium Chrztu Polski prymasa Stefana Wyszyńskiego, a z drugiej strony mieliśmy właśnie próbę realizacji wizji Polski socjalistycznej, bo Gomułka nie używał słowa komunistyczne ze względu na złe konotacje w polskim społeczeństwie, te konotacje sięgające wojny polsko-bolszewickiej z 1920 roku. I to starcie najwyraźniej wybrzmiało w momencie 1966 roku, a konkretnie przełomu 65 i 6, kiedy biskupi polscy wystosowali orędzie do biskupów niemieckich, w których wybaczali i prosili o wybaczenie tego, co działo się w czasie II wojny światowej. To Gomułka potraktował jako akt wojującego klerykalizmu, takiego słownictwa używał, i przejawiało się to też w starciach związanych z obchodem tysiąclecia polskiego chrześcijaństwa. Z jednej strony mieliśmy właśnie obchody milenium Chrztu Polski zorganizowane przez Kościół, a z drugiej strony komuniści wymyślili jako alternatywę święto tysiąclecia państwa polskiego i starano się przeszkadzać na wszelkie możliwe sposoby Kościołowi w jego obchodach, co okazało się nie tylko nieskuteczne, ale też spowodowało, że duża część Polaków jasno opowiedziała się po stronie Kościoła, brała udział w uroczystościach kościelnych, które były organizowane w całej Polsce. Tak, też z trochę symbolem poziomu tego natężenia konfliktu był fakt, że papież Paweł VI nie mógł przyjechać i nawet to symboliczne, puste krzesło, które zostało dla niego przygotowane, też było takie. Zgadza się. Tu były dwa takie symbole. Papież i jego dyplomacja zabiegali o to, żeby do Polski przyjechać nawet choćby na jeden dzień. Nawet były takie koncepcje, by papież przyjechał na Wigilię, na Jasną Górę. To nie zostało zrealizowane na skutek zdecydowanego oporu Władysława Gomułki. A drugi taki symbol pokazujący, no, jak daleko komuniści zapędzili się we wrogości wobec religii, to aresztowanie obrazu peregrynującego Matki Boskiej Częstochowskiej. I to był ten symbol, bo później peregrynowały puste ramy. Więc tu to był cały pokaz mądrości Kościoła z jednej strony, a z drugiej strony prymitywizmu ataków na Kościół, no bo symbolem było to, że te puste ramy podróżują, bo obraz został aresztowany. No tylko komuniści mogą wymyślić coś takiego, żeby aresztować obraz. Tak, i Władysław Gomułka, jak zresztą wszyscy przywódcy komunistyczni, jego epoka w końcu dobiegła końca w grudniu 70. roku po masakrze na Wybrzeżu, i przechodzimy do epoki Edwarda Gierka i takiej, można powiedzieć, próby wywołania fali laicyzacji, która koniec końców się nie udała, czego symbolem w dużej mierze, chociaż związanym oczywiście z innym kontekstem historycznym, był wybór Karola Wojtyły na papieża pod koniec lat 70. Tak, tu trzeba powiedzieć, że próby, jakie Edward Gierek podejmował zwalczania Kościoła, były bardziej wysublimowane niż Władysława Gomułki. Gierek chciał tu przeniesienia pola konfrontacji z Kościołem na kwestie ideologiczne, na zwalczanie przy pomocy propagandy. Również działania operacyjne SB miały przybrać taki charakter działań dezintegracyjnych, skłócania wewnętrznego Kościoła, więc tu ta strategia była lepiej przemyślana,
ale również nieskuteczna, dlatego że nie udało się wywołać żadnego większego konfliktu w polskim kościele. Wręcz przeciwnie, raczej było symbolem jedności, bliskie relacje między kardynałem Karolem Wojtyłą a prymasem Stefanem Wyszyńskim. I tu trzeba dodać, że ten właśnie wybór kardynała Wojtyły na papieża potwierdzał siłę polskiego kościoła i klęskę komunistycznego projektu, bo to po raz pierwszy został wybrany papież z kraju, który był komunistyczny, prawda? Więc trudno uznać to za większy symbol klęski tego projektu Polski komunistycznej, Polski socjalistycznej, które władze PRL realizowały. I widać to też ten głęboki strach dygnitarzy komunistycznych przed konsekwencjami. A szczególnie ten strach był widoczny przy okazji negocjacji do pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II, która, jak wiemy, odbyła się w 1979 roku. I ja uważam, że to był właściwy początek końca systemu komunistycznego, bo trzęsący się przed Janem Pawłem II Edward Gierek, który wcześniej cieszył się pewnym poparciem społecznym, no wypadł bardzo blado na tle Ojca Świętego i tak ten systematyczny regres widać już w latach 80. Tak, bo no tutaj za Edwarda Gierka, można powiedzieć, zaczął się ten koniec i później wraz z jego upadkiem po strajkach 80. roku mamy epokę Wojciecha Jaruzelskiego. Zaczyna się stan wojenny, w tym okresie Kościół też odgrywa bardzo istotną rolę. Można powiedzieć, że wraz z coraz bardziej drastycznymi działaniami władz komunistycznych poparcie też dla Kościoła i jego takie zespolenie ze społeczeństwem rośnie. I dochodzimy w końcu do 89 roku i początku tej transformacji ustrojowej. Jak to wszystko wyglądało tak z bliska, jak Kościół wykorzystał ten czas i w jakiej kondycji wchodził w nową sytuację całkowicie polityczną po upadku IPRL-u i po upadku Związku Sowieckiego? Lata 80. to można powiedzieć czas dużego, wielkiego nawet triumfu polskiego Kościoła, wynikającego z faktu, że Kościół zaczął odgrywać społecznie jeszcze większą rolę niż wcześniej, bo władze komunistyczne wpadły w panikę, widząc, jak powstaje Solidarność. Na tym skupiały swoją uwagę, a Kościół zajmował to wolne miejsce i w przestrzeni publicznej, a szczególnie po wprowadzeniu stanu wojennego, bo Kościół odgrywał tutaj rolę nie tylko opiekuna, nie tylko instytucji wspierającej internowanych, aresztowanych czy represjonowanych przez władze komunistyczne, ale stanowił całkowicie alternatywną przestrzeń do kultury, edukacji, nauki. Mieliśmy organizowane rozmaite chrześcijańskie uniwersytety przy kościołach, mieliśmy rozmaite wystawy grafiki, sztuki, kultury. Ten związek z kulturą był niezwykle mocny i to zaprocentowało też dużym wzrostem autorytetu kościoła, który wystąpił w roli takiego swego rodzaju, można powiedzieć, opiekuna tożsamości narodowej. I ta konfrontacja z komunistami tutaj bardzo posłużyła, choć władze komunistyczne szły na coraz większe ustępstwa wobec Kościoła. Tu można przypomnieć choćby odblokowanie możliwości budowy kościołów i na tym Kościół się też koncentrował w latach 80. Powstała wtedy ogromna liczba świątyń, z których zresztą polski Kościół korzysta do tej pory i ta sieć miała też istotne znaczenie dla budowy takiego społecznego autorytetu na tym poziomie mikro, na tym poziomie gminy, powiatu, niewielkich miejscowości, gdzie często proboszcz był przywódcą lokalnej społeczności i ten autorytet poskutkował tym, że Kościół pod koniec lat 80. był instytucją, która była obdarzona powszechnym autorytetem społecznym i to był szczyt w moim przekonaniu możliwości Kościoła. To był ten najwyższy poziom autorytetu. Tym bardziej, że Kościół też wziął udział w transformacji ustrojowej jako pośrednik między władzami komunistycznymi a środowiskami opozycji. I wynikało to nie tylko z kalkulacji samego polskiego Kościoła, Episkopatu Polski, ale też ze stanowiska Jana Pawła II, który uważał, że Kościół w Polsce musi w te przemiany się zaangażować. Musi wystąpić jako ta instytucja, która będzie dawała wiarygodność obu stronom, pewnego rodzaju oparcie. Kościół w istocie był gwarantem porozumienia Okrągłego Stołu, a klęskę komunistów tu przypieczętowały zupełnie
wybory czerwcowe, które zakończyły się, jak wiemy, druzgoczącą klęską obozu rządowego i zdobyciem niemal wszystkich mandatów przez Solidarność, które były możliwe, bo trzeba przypomnieć, że to były wybory reglamentowane, tylko częściowo wolne, więc tu w momencie transformacji ustrojowej Kościół miał niezwykle silną pozycję. I tak na koniec chciałbym pana profesora zapytać, co uważa pan za największy sukces Kościoła w okresie komunizmu i też jego największy błąd? Pytam, jeśli chodzi o błędy w kontekście licznych zarzutów, które pojawiają się pod adresem księży, jeśli chodzi o choćby współpracę ze Służbą Bezpieczeństwa. Jeśli chodzi o największy sukces Kościoła, to bym powiedział, że było to ukształtowanie i potwierdzenie polskiej tożsamości katolickiej, do czego najbardziej przyczyniło się mądre zarządzanie polskim Kościołem przez prymasa Wyszyńskiego, zorganizowanie wielkiego projektu duszpasterskiego, jakim była Wielka Nowenna i obchody milenium Chrztu Polski i umiejętność docierania do młodego pokolenia, pokazywania, że wartości katolickie mogą być atrakcyjne społecznie, atrakcyjne również dla młodych ludzi. I to rzeczywiście wtedy działało i ci ludzie, którzy byli religijni w latach 70., 80., no później mieli swoje miejsce w polskiej polityce, w polskim społeczeństwie. A jeśli chodzi o jakieś błędy, które Kościół popełnił, z pewnością jest nim brak rozliczenia się z przeszłością we współpracy części duchowieństwa z szeroko rozumianym komunistycznym aparatem władzy, bo chodzi nie tylko o księży współpracujących z SB, czy wcześniej z Urzędem Bezpieczeństwa, a również o księży z tak zwanego Związku Caritas, czyli duchownych, którzy jawnie kolaborowali z władzami komunistycznymi. Oczywiście trzeba znać proporcje, bo zdecydowana większość księży zachowywała się porządnie, a to około 10, maksymalnie 15% współpracowała z władzami na różnych poziomach, ale bez wątpienia brak tego rozliczenia miał istotne konsekwencje. No i też można by tu mówić o pewnej słabości polityki kadrowej Kościoła pod koniec lat 80., ale to jest, myślę, temat jeszcze na obszerną dyskusję, że te nominacje może niekoniecznie były dobrze dobrane do osób, które pełniły ważne funkcje w Kościele. Bardzo dziękuję panu profesorowi za rozmowę. Naszym gościem był Rafał Łatka, doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dzisiaj rozmawialiśmy o sytuacji Kościoła w okresie komunistycznym, ale chciałbym zaprosić Was do kontynuacji, czyli następnego odcinka, kiedy będziemy rozmawiać o sytuacji Kościoła katolickiego już po Okrągłym Stole, po przełomie 1989 roku. Obserwujcie nasze media społecznościowe, bo tam znajdziecie najnowsze informacje na temat przyszłych produkcji. Do zobaczenia.